Cześć, witam. Kolejny film z serii prasówkowej. Dzisiaj przedstawię Wam dwa czasopisma o książkach, które właściwie noszą ten sam tytuł. Ale zacznę od tego, który już pokazywałam. To są nowe książki. I nie mówiłam, że bardzo ciekawe, w bibliotekach powinny się znaleźć. Elżbieta Herezińska i Anna Kańtoch. Z tych nowych książek ja wybrałam sobie kilka tytułów, już przeczytałam, a więc tylko przypominam o miesięczniku Nowe Książki. Natomiast dzisiaj dwa czasopisma, które właściwie noszą i prawie identyczne tytuły. To jest Książki, magazyn do poczytania oraz Książki, magazyn literacki. Zacznę od tego pierwszego, który jest powszechnie dostępny. W każdym salonie prasowym można znaleźć. To jest dwumiesięcznik, wydawany od dawna, bo pewnie, nie wiem, od początku XXI wieku, ale już nie pamiętam. Kiedyś czytałam systematycznie, teraz czytam sporadycznie, tylko wtedy, kiedy zainteresuje mnie jakiś temat. Tak jak w tym, który już Wam pokazywałam. To jest temat o Sienkiewiczu, a dokładnie o raporcie Biblioteki Narodowej. Tam Sienkiewicz się znalazł wśród jednych, był najpopularniejszym polskim pisarzem. O, tak powiem. Wypowiada się wielu tu dziennikarzy i profesorów na jego temat. O tym już Wam mówiłam. Książki jest dwumiesięcznikiem. Denerwuje mnie to. To skrzydło mnie bardzo denerwuje. Nie wiem dlaczego. Terapeuta Sienkiewicz może uleczy, na pewno rozbawi. O, i Ian Fleming tutaj się pojawia. Mam tu zakładki dotyczące właśnie wypowiedzi na temat Sienkiewicza, więc mówię, kupuję sporadycznie. Co jest zaletą? Duża ilość tytułów, które nadsyłają wydawnictwa, pewnie wszystkie premiery wiosny, dla dużych i małych, zwłaszcza dla małych, mnie to interesuje, bo książek dla dzieci raczej się nie, no jak mówię, reklamuję, może nie chciałam tego powiedzieć, to znaczy mogę się czegoś dowiedzieć, co się ukaże i tak, ale więc magazyn książki. Natomiast to czasopismo wydane, no, co tam? Ten magazyn książki ma 200 stron chyba, już mówię, 125 stron. Ten książki magazyn literacki ma tych stron mniej o połowę, bo tylko 52 strony, ale jest lepiej wydany, to znaczy na papierze kredowym poręczniejszy jest ten format. Ale interesujące jest, przez kogo on został wydany. Magazyn literacki książki, 52 strony i tak dalej. Jest on wydawany przez, przecież mam to zaznaczone, przez stowarzyszenie Biblioteka Analiz. Przez Bibliotekę Analiz. Każdy, kto zdawał maturę i nie tylko, musiał się spotkać z małymi książeczkami, Biblioteka Analiz Literackich, tak zwany BAL, omawiających poszczególne lektury, na przykład opowiadania Iwaszkiewicza i tak dalej. To były takie swoiste bryki. Nie wiem, czy teraz się one jeszcze ukazują, a więc ta spółka wydaje właśnie ten magazyn. No i jakie tu są plusy? Aha, różnice. Oczywiście ci, którzy piszą do tego magazynu, nie piszą do tego. Tu są nazwiska właściwie mi nieznane, no bo pierwszy raz mam w ręce ten właśnie magazyn, a w tym konkretnym numerze, co mamy, o czym mówi Imperium Bólu Baronowie, feminizm rządzi, tak, w pustyni, o, czepili się znowu, w pustyni i w puszczy w polskiej szkole, ja nie zgadzam się z tym, że ona jest taka anty i w ogóle trzeba ją wyrzucić, w sensie wszyscy na niej psy wieszają. To jest De Murir, omówione zostały jej wszystkie książki. I
A, szpieg spod ciemnej gwiazdy to za chwilę. Szpieg. Aha, tu jest bardzo ciekawa rubryka. Co się sprzedaje? Igor z kanału Gra w Zero robi takie podsumowania, ale w tym czasopiśmie co miesiąc takie podsumowanie się ukazuje. Skąd oni biorą dane? Oni, nasza lista powstaje na podstawie wyników sprzedaży w ponad 600 księgarniach z całego kraju, w sieciach książek poszczególnych i tak dalej. Więc to jest marzec 2024. Pierwsze to były Chłopki, drugie Glukozowa rewolucja i trzecie Operacja Mir. No to już wiecie, kto to napisał na literę my. I czyli to podsumowanie może być bardzo ciekawe. A, jeszcze jedno. W Sejmie powołano podkomisję stałą do spraw czytelnictwa i prawa autorskiego. O, nie wierzę w skuteczność tej podkomisji, no ale tylko wam mówię. Natomiast książką bardzo polecaną w tym to jest ten Wacław Cholewiński o szpiegu. Takiej powieści wybitnego pisarza jeszcze nie było. Wybitny pisarz Wacław Cholewiński, ja nie znałam tego nazwiska, ale przecież jest tylu pisarzy, więc powiedzcie, czy to jest naprawdę wybitny pisarz. No i jego książka pod tytułem Potem już tylko mgła o polskim szpiegu, tak? Polski, to znaczy o szpiegu, który inwigilował polską emigrację po powstaniu listopadowym. I tenże szpieg nazywał się Julian Aleksander Bałaszewicz. I on właśnie szpiegował polskich emigrantów. No i tak tu zachwalają tę książkę, zachwalają. Więc co ja zrobiłam? Oczywiście kupiłam ją sobie. Kupiłam, ale jeszcze nie ruszyłam z czytaniem. Czekam na wasze opinie. Być może ktoś już z was przeczytał i powie, napisze, czy to jest książka wybitna, ciekawa, interesująca, albo zrobiłam błąd. Jest rok 1861, przepraszam, po styczniowym. Podający się za hrabiego Alberta Potockiego poeta, szpieg policji carskiej, Julian Aleksander Bałaszewicz, sieje zamęt w kręgach polskiej emigracji. Nie wiadomo już, co jest prawdą, a co kłamstwem. Sprawny prowokator, niczym demiurg, kreuje wydarzenia i sytuacje, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Aż do momentu, kiedy sam zostaje zdradzony. Czyli dostał za swoje. A więc po powstaniu styczniowym, przepraszam za pomyłkę, no i właśnie to jest Wacław Cholewiński, a potem już tylko mgła. Napiszcie oczywiście o książce, czy mieliście do czynienia z tym magazynem, magazyn literacki. Moje spotkanie z nim było bardzo pozytywne, bardzo ciekawe artykuły, wszystko jest tutaj bardzo ciekawe, a zwłaszcza to zestawienie miesięczne najlepiej sprzedających się książek. To kolejna prasówka, jeszcze kilka tego typu filmów przed nami, a jak zwykle zapraszam was do dyskusji. Dziękuję, do zobaczenia.